Hej, przychodzę z porównywaczem dwóch płynów micelarnych. Płyn micelarny na pół zużyty i przeze mnie, na pół zużyty przez Julkę i taki malutki płyn micelarny, który zużyłam ja w sanatorium przez 21 dni plus 4 dni w domu. Więc na miesiąc do make-up, no make-up, idealnie nadaje się ten. On ma 125 gramów, ten ma 500, no różnica kolosalna, wiadomo. Mimo, że ten jest mały, taki niepozorny, buteleczka fajna, no to ma to, co ja lubię, czyli zostaje taka powłoczka na twarzy, taka oleista. Oleista, no tak, chodzi o to, że te włoski na twarzy, które mamy takie delikatne, są takie fajne, delikatne, takie gilgotanie, czuję mrowienie. Jest fantastyczne. Tutaj tego nie ma. To jest taki bardziej olejek, bym powiedziała. Mniej oleisty, ale olejek. A tu jest taki typowy, taka typowa woda do demakijażu, a jednak tą taką powłoczkę zostawia. 8 na 10. 9 na 10. Obydwa są fantastyczne. Obydwa... Powiem tak, obydwa do make-up, no make-up idealnie. No ten Julka zmywała swój mocny, mocny makijaż i też dawał radę. Dwa płatki po jednym na jedno oko wystarczył, żeby po prostu go zmyć. Czyli mówimy o makijażu. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia. Pa, pa.